Zaawansowane modelowanie w Top Solid Wood, ćwiczenie 14, konfiguracja projektu. W tym ćwiczeniu zmodyfikujemy wcześniej stworzony projekt. Przechodzimy do zakładki Wood, następnie wybieramy konfigurator materiałów. Mamy tutaj możliwość skonfigurowania materiałów, laminatu, obrzeża oraz właściwości całego projektu. W tym przypadku wybieramy główne złożenie, abyśmy mogli modyfikować cały projekt. Otworzone zostało okno konfiguratora materiałów oraz pokrycia. Możemy w różny sposób zaznaczyć elementy do modyfikacji. Może to być zaznaczenie ręczne, zaznaczenie według materiału oraz zaznaczenie według kryteriów. W tym przypadku możemy filtrować poprzez typ materiał, pokrycie, grubość. Rozpoczynamy od materiału, wybieramy sklejkę, wybieramy nowy materiał, którym będzie akacja. Następnie klikamy zastosuj materiał. Pozostajemy przy wyborze materiału, wybieramy płytę pilśniową i w tym przypadku zmodyfikujemy pokrycie wybranych elementów. Przechodzimy do zakładki pokrycie. Wybieramy drewno, następnie cedr. Operację zatwierdzamy klikając zastosuj pokrycie. Następnym krokiem będzie zmodyfikowanie materiałów z płyty pilśniowej o grubości 8 mm. Także zmodyfikujemy ich pokrycie, ale tym razem użyjemy farby matowej w białym kolorze. Następnie zmodyfikujemy półkę ścienną, do tego celu wykorzystamy właściwości oraz oznaczenie elementu. Wybieramy nasz element z listy rozwijanej i modyfikujemy jego pokrycie. Kolejną z możliwości modyfikacji elementów jest zaznaczenie ręczne. Wybieramy zaznaczenie ręcznie, następnie wskazujemy elementy, które chcemy zmodyfikować. W tym przypadku będzie to front, blat oraz cokoły lady. Wskazujemy ręcznie poszczególne elementy. Jak przejdziemy do zakładki lista części, zauważymy, że zostały one podświetlone na czerwono. Następnie przechodzimy do zakładki pokrycie i wybieramy matową białą farbę. Klikamy zastosuj pokrycie i całość operacji zatwierdzamy przyciskiem OK. I tym sposobem nasze ćwiczenie dobiegło końca.